No cześć moi drodzy i moje drogie. Witam Was na naszym live'ie dotyczącym aktywnego inwestowania. Ten temat jest dla mnie szczególny, dlatego że o aktywne inwestowanie, o trading, o spekulacje pytacie mnie od dłuższego czasu i też pytacie, kiedy w Girls Money Club będzie na ten temat więcej, więc już Wam mogę powiedzieć, że tak, na ten temat będzie naprawdę całkiem sporo. A dzisiaj mamy, mówię, że mamy, dlatego że nie chodzi tutaj tylko o mnie, ale także o Ewę, którą dosłownie za chwilkę tutaj dołączę do nas. Mamy dla Was bardzo ciekawy temat związany ze wskazówkami dotyczącymi tradingu, czyli dzisiaj opowiemy krótko, w punkt i konkretnie na temat 7 takich ważnych zasad, o których warto pamiętać jako początkująca traderka, czy też początkująca spekulantka, ogólnie jako inwestorka aktywna. No, cieszę się, że tu jesteś, bo mamy naprawdę bardzo fajny i bardzo ciekawy temat dzisiaj do poruszenia. Jeżeli jeszcze Ewy nie znacie, chociaż możliwe, że ją oglądacie właśnie z jej profilu, to razem z Ewą pracujemy w Girls Money Club. Ja zajmuję się tradingiem od strony takiej bardziej tradycyjnej, można powiedzieć, o ile w ogóle można powiedzieć, że trading to jest tradycyjny, czyli ja dużo więcej traduję na akcjach, na walutach, czy też na surowcach. Ewa przede wszystkim na krypto, ale można powiedzieć, że te zasady, które dotyczą tradingu i takiej aktywnej spekulacji są chyba wszędzie podobne. Co na ten temat sądzisz? Tak, tak. Szczególnie jeśli chodzi o psychologię. Myślę, że to jest bardzo uniwersalne. Tutaj nawet w sumie nasze wskazówki są też bardzo uniwersalne, niezależnie od tego, na jakim rynku się zawiera transakcja. Dokładnie, bo dzisiaj mamy dla Was właśnie trochę konkretów, nie tylko wskazówek, ale też będzie naprawdę super fajne zaproszenie na koniec. No ale, no i oczywiście, jeżeli będą po drodze jakieś pytania, jeżeli coś będzie dla Was niejasne, coś warto będzie dopowiedzieć, o coś dopytać, no to śmiało dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli damy radę, to na te komentarze, na te pytania też odpowiemy, a jeżeli nie, to myślę, że jeszcze będzie okazja i to pewnie nawet w najbliższym czasie, żeby o wszystkie kwestie związane z tradingiem dopytać. No to co, Ewa, to chyba lecimy z tymi naszymi tipami, 7, bo przygotowałyśmy 7 wskazówek dotyczących tradingu. Tak, lecimy. Tak, zastanawiam się, czy się wyrobimy w czasie, bo obie mamy tendencję do mówienia dużo. Tak, lubimy mówić. Tak, ale no pierwszym takim tipem, na który ja zwróciłam uwagę, bo też miałam dużo styczności z traderami, takimi day traderami właściwie i traderkami, nawet w Krakowie jak byłyśmy, to spędziłam tydzień w trading roomie i tak skorzystałam z okazji i trochę ich podglądałam, co robią i jak w ogóle działają. I zauważyłam, że większość z nich prowadzi swój dziennik, w którym właśnie też analizuje nie tylko swoje transakcje, ale też sprawdza, czy w ogóle trzyma się rutyny. Każdy ma swoją jakąś rutynę tradingową. I tak naprawdę to jest też bardzo indywidualna kwestia, jak ta rutyna będzie wyglądać. To każdy tutaj sam myślę, że powinien sobie to wypracować. Ja sama jeszcze jestem na tym etapie, że testuję różne możliwości i patrzę, co mi lepiej jakoś pasuje do mojego trybu życia. Dlatego też no, w ostatnim czasie to właściwie skupiałam się bardziej na takim swing tradingu, bo po prostu day trading to nie miałam na to przestrzeni czasowej. Zresztą sama wiesz, jak jest w Girls Money Club, ciągle coś robimy. Nie, tak. I to ciężko. Tak, więc dokładnie. Dlatego właśnie zauważyłam, że naprawdę to jest takie tutaj bardzo, bardzo się wybijało wśród nich, że każdy miał swój dziennik i to w dodatku taki jeszcze papierowy, jakiś kalendarz czy zeszyt i zapisywali w tym właśnie na przykład jakąś swoją stratą pozycję albo gdzie zrobili jakąś taką, gdzie no fajne jakieś były tam z tego zyski i potem była cała analiza, dlaczego tak się stało, co zrobiłem, co zrobiłam, że tak wyszło i faktycznie ja też zaczęłam to robić, akurat ja jestem bardziej digitalowa, więc u mnie to wszystko jest Notion, ale widzę, że to tak, to jest też jakiś tam taki element mojej rutyny, właśnie to wpisywanie transakcji, nie każda mi się udaje, oczywiście tam to wiadomo, jest chaotycznie często, ale staram się mniej więcej mimo wszystko jakoś to analizować na bieżąco, patrzeć, gdzie popełniam błędy, czy się rozwijam, czy przypadkiem nie muszę czegoś zmienić i myślę, że to jest taki właśnie ważny tip, który już na samym początku warto sobie wypracować. Tak.
Ja też osobiście mam wrażenie, że w ogóle analiza tego, co robimy, to jest szalenie ważna rzecz i to w sumie dotyczy chyba wszystkiego w naszych finansach. Od samego początku, nawet jeżeli jesteśmy na etapie tworzenia budżetu, na przykład jakiegoś domowego i ogarniania takiego wstępnego swoich finansów, to fajnie jest po prostu prześledzić, jakie my mamy przyzwyczajenia, jaką mamy rutynę i gdzie ta rutyna nam przeszkadza. I potem im dalej jesteśmy już na naszej drodze takiego zaawansowania w inwestowaniu i w końcu dochodzimy do tego momentu, kiedy inwestujemy bardziej aktywnie, to po prostu to pilnowanie tej rutyny i pilnowanie tych transakcji i tego, w jaki sposób one działają na nas i też w jaki sposób te nasze przyzwyczajenia, te nasze przekonania wpływają na naszą efektywność i na nasze zyski albo ich brak, to zaczyna się robić naprawdę ważne. Ja jestem analogowa, więc ja na przykład, zwłaszcza na samym początku, gdy zaczynałam w ogóle przygodę z aktywnym inwestowaniem, na samym początku to nie miałam dziennika i to było dużym błędem, bo na samym początku na studiach to tak wiele rzeczy robiłam na oślep, też było dużo mniej w ogóle źródeł dotyczących w ogóle inwestowania aktywnego, więc bardzo wiele rzeczy trzeba było robić na czuja i tak sobie samemu to próbować wytłumaczyć i dojść do pewnych wniosków, ale z czasem właśnie zauważyłam, że też tworzenie sobie takiego pamiętnika to jest ważna rzecz, bo my wiele rzeczy, nam się wydaje, że wiele rzeczy pamiętamy, a później się okazuje, że jednak to było zupełnie inaczej, niż nam się wydawało, że my to miałyśmy w głowie. O czym tutaj mówię? Na przykład to, co ja lubię sobie zapisywać i co też często robiłam, to wypisywanie sobie, dlaczego ja na przykład zawarłam pewną transakcję. Czyli powiedzmy, że jest jakiś układ na wykresie i ja zapisuję sobie, wydaje mi się, że pójdzie w tę stronę, bo to, to i tamto. Czyli na przykład widzę jakąś formację na wykresie albo na przykład będą jakieś dane i ja sobie robię jakiś scenariusz. Potem ten scenariusz oczywiście się spełnia albo nie. No i potem na przykład podsumowuję też to, kiedy ja wyszłam z tej transakcji, czyli kiedy faktycznie na przykład było tak, że już sprzedałam, czy też kupiłam, no w zależności od tego, na czym ten trading był i czy to był long czy short, czyli czy na wzrosty, czy na spadki grałam. No ale właśnie po tym wyjściu fajnie jest sobie przeanalizować, czy my faktycznie zrobiłyśmy to, co my chciałyśmy zrobić, czy my po prostu potem zaczynałyśmy sobie improwizować, bo potem ta improwizacja nam może wyjść niekoniecznie na dobre. Czyli na przykład może być tak, że założyłyśmy jakiś scenariusz, on się zaczął spełniać i my potem na przykład przetrzymałyśmy trochę tę pozycję dłużej niż na przykład chciałyśmy według naszej strategii, no bo po prostu szło w dobrą stronę, bo nabrałyśmy pewności siebie i tak wyszło to nam na plus. Ale na przykład może być też tak, że my przetrzymamy tę pozycję, dlatego że po prostu coś pójdzie nie po naszej myśli. I zamiast sprzedać jakby wtedy, kiedy powinnyśmy to zrobić, czyli już po weryfikacji negatywnej tego naszego założenia, no to my to trzymamy, bo stwierdzamy, że odbije. To jest to klasyczne odbije. I to odbicie nigdy nie nadchodzi i po prostu kończymy z jeszcze większą stratą. Więc mi się wydaje, że na przykład bardzo często my przeceniamy nasze możliwości i też trochę zbyt wiele na przykład potem robimy tak na podstawie chwili i tego momentu, a za mało na podstawie strategii. I posiadanie tego dzienniczka nam bardzo pomaga zobaczyć, czy my tej strategii się trzymamy. Tak, tak. Zdecydowanie się zgadzam. To, o czym mówiłaś, to jest ten klasyczny efekt utopionych kosztów. To ja też miałam z nim styczność wiele razy, zdarzyło mi się faktycznie. Każdy musi te swoje straty ogólnie raz tak jakby, raz na jakiś czas pewnie strata go przyjedzie bardziej niż sądzi. Tak, tak, tak. To coś w tym jest faktycznie. I ja też widzę u siebie, że ten dziennik naprawdę robi robotę. Bo ja nawet czasami zapisuję, szczególnie jak jakieś mam stratne pozycje, to zapisuję po prostu nawet, co jadłam w ciągu danego dnia i do takiej głupoty, czy na przykład zrobiłam trening, czy zrobiłam to swoją jakąś poranną rutynę, żeby się wprowadzić w dobry nastrój i widzę, jest jakaś korelacja też między takimi rzeczami, że na przykład jak robię coś w pośpiechu, to od razu już wiem, że lepiej nie robić po prostu, lepiej się powstrzymać.
Robienie w ogóle transakcji w pośpiechu to jest najgorsza rzecz. Ja na przykład zrobiłam dużo nietrafionych transakcji, gdy robiłam je bez odpowiedniego skupienia, bo często jest tak, że no zwłaszcza na przykład jak masz dużo rzeczy na głowie, a ja na przykład lubię robić dużo rzeczy po prostu w życiu, to coś innego zajmuje tą przestrzeń w twojej głowie i tobie się wydaje, że poświęcasz uwagę czemuś, ale tak naprawdę temu nie poświęcasz uwagi takiej wystarczającej i też zrobisz jakąś pobieżną analizę i po prostu wchodzisz w jakąś transakcję, zamiast po prostu stwierdzić, że okej, nie ta okazja, to przyjedzie no, ten następny autobus i nie ma co po prostu starać się wsiąść na siłę w ten, który właśnie odjeżdża. Więc tak, to ja to też widzę, że w ogóle to, jak my się czujemy i to, co my, jakie mamy emocje w sobie, bardzo często też wpływa na nasze decyzje. No i właśnie niekoniecznie pozytywnie. Tak, o tym w ogóle jest cały punkt jeszcze w tym, no w tym naszym tutaj zestawieniu, więc to się jeszcze rozgadamy na ten temat, ale ja właśnie nawet zauważyłam u siebie, że czasami jest mi trudniej nie zawrzeć jakiejś pozycji, powstrzymać się po prostu od tego, niż to zrobić faktycznie, niż ją zawrzeć. I to jest też taka właśnie samodyscyplina, którą trzeba u siebie wypracować, że to jednak może nie jest ten moment, że za dużo się w tej głowie dzieje po prostu. Ale dobra, to jeszcze porozmawiamy o tym, bo to jest cały duży punkt. Jedną jeszcze taką kwestią, którą na początek bym polecała, to może nie każdy też jest zwolennikiem tego, bo spotkałam się z innymi opiniami, to zaraz o tym powiem, ale właśnie poznanie narzędzi, poznanie danej platformy, korzystając po prostu z konta demo. Bo i tak no, w trading jest, to jest na tyle skomplikowana umiejętność, my i tak często tracimy te pieniądze, więc jeszcze bez sensu jest po prostu według mnie od razu zaczynać ze swoimi pieniędzmi, nie znając danej platformy, nie wiedząc, gdzie się zawiera transakcje, w ogóle gdzie trzeba kliknąć, żeby jakieś zlecenie zrobić i tak dalej, bo przez naprawdę jakąś techniczną głupotę możemy też popełnić błąd i nie wejść w dobrym momencie i po prostu te pieniądze stracić, więc ja jestem zwolenniczką kont demo, żeby sobie przećwiczyć po prostu jak to wszystko działa, chociaż spotkałam się oczywiście ze zdaniem, że konto demo to nie jest dokładnie to samo, wiadomo, co trading, no bo tu nie ma tych emocji, tutaj jakby nie w ogóle nasze pieniądze nie są w użyciu i tak naprawdę no tutaj to wygląda troszeczkę inaczej, ja się z tym zgadzam, ale jednak mimo wszystko jestem zdania, że te techniczne rzeczy warto sobie przećwiczyć po prostu. No, znaczy to jest dużo prawdy w tym, co mówisz. Ja na przykład też uważam, że głupio, żeby technikalia nam przeszkodziły w dobrej transakcji, bo wtedy jest człowiek najbardziej wkurzony na siebie, że na przykład podjął dobrą decyzję pod kątem tego, czy cena czegoś pójdzie do góry, czy nie, po czym się nagle okazuje, że na przykład rynek nam uciekł z jakiejś przyczyny, albo że po prostu przegapiłyśmy coś i to jest takie słabe uczucie, albo po prostu, no właśnie, nie wiedziałyśmy, gdzie kliknąć i w rezultacie kliknęłyśmy źle i po prostu straciłyśmy pieniądze, ale faktycznie to jest tak, że ja na przykład uważam, że warto używać demo po to, żeby się nauczyć technikaliów, czyli właśnie tego, jak działa platforma, żeby nie robić takich błędów, ale jeżeli chcemy naprawdę wiedzieć, czy to nam leży na sercu, to już musimy grać prawdziwymi pieniędzmi, nawet małymi. I w ogóle najlepsze jest to, że moim zdaniem jest coś takiego, że wiele się mówi o tym, że właśnie inwestowanie jest, znaczy takie aktywne, jest stresujące, dlatego że te nasze pieniądze są na szali, no ale też z czasem, coś mi tutaj wyskoczyło, ale też z czasem na przykład mamy tak, że my się przyzwyczajamy do tych trochę większych kwot i właśnie musimy cały czas też kontrolować, jakie kwoty są dla nas jakby wystarczająco ok, żeby się trzymać strategii, a już nie grać emocjami. No ale te emocje to jest kolejny temat. Tak, tak, tak. Tak, no to tutaj to bez emocji, bez pracy nad sobą to się nie obejdzie, ale faktycznie no ja mimo wszystko, ja tak przynajmniej zaczynałam, że właśnie sobie robiłam najpierw transakcje na demo, a potem już wrzuciłam jakieś pieniądze w to, ale też nie jestem zwolenniczką od razu startu z jakiegoś mega wysokiego pułapu, ale to też o zarządzaniu ryzykiem sobie porozmawiamy jeszcze dzisiaj. No i tak naprawdę, no, jak już poznamy te narzędzia, to przejdziemy może do kolejnego punktu, który jest troszeczkę z tym powiązany i myślę, że tutaj też się ze mną zgodzisz, że tak naprawdę, no, że edukacja, zanim zaczniesz, to jedno, ale jakby ja uważam, że
To jest taka, trading to jakby to jest tak specyficzna branża, że i zresztą akurat u mnie na przykład, bo studiuję psychologię, więc w psychologii jest tak samo, zresztą w wielu branżach tak jest, że tą wiedzę trzeba cały czas aktualizować, więc to nie jest tak, że czegoś się nauczymy raz i to już jakby wystarczy, tylko cały czas trzeba się edukować, cały czas trzeba być na bieżąco z tymi wydarzeniami finansowymi, więc jeśli kogoś po prostu nie interesuje ekonomia, czy polityka, czy finanse, to ja po prostu uważam, że to nie jest chyba dla niego, bo też no bez sensu się do czegoś zmuszać, bo to na dłuższą metę nigdy jakby nie wyjdzie, no bo na pewnym etapie będziemy wypaleni zawodowo, będziemy już mieli dość, już będziemy, nie będziemy mogli patrzeć na te wykresy, będziemy tylko czuć frustrację i ja jestem ogromną zwolenniczką robienia z czegoś z pasji. Dlatego naprawdę tutaj zdecydowanie polecam to tylko osobom, które rzeczywiście czują temat i one chcą się tego uczyć, one się chcą w tym temacie rozwijać. I tak naprawdę no, tutaj z tą edukacją, to ja cały czas na przykład szukam swojego stylu, bo to trwa bardzo długo. Patrzyłam też właśnie, rozmawiałam z chłopakami tam w trading roomie i były też dwie dziewczyny, więc się trochę się już wyrównują te proporcje. I rozmawiałam z nimi i też bardzo dużo osób mi powiedziało, że gdyby miało teraz zacząć, to oni by na przykład poświęcili wzrok na to, żeby się nauczyć w ogóle tego, jak to wszystko działa, zanim zaczną grać jakimiś kwotami większymi, bo naprawdę no, to jest dość skomplikowana umiejętność i to się tak wydaje. Technikalia to jedno, ale dlatego też mnie zresztą trading przyciągnął, bo to jest praca nad sobą ciągła, więc to też jest fajne i no, ta edukacja tutaj jest jakby takim elementem, którego się nie da przeskoczyć i cały czas trzeba ją rozwijać i to jeszcze bardzo często zresztą najlepiej, ja przynajmniej często korzystam z angielskich stron, to też tutaj jest ważne, żeby nie tylko zamykać się gdzieś tam na jakiś jeden rynek i tylko wszystko po polsku, tylko też gdzieś szukać dalej, szukać troszeczkę po innych, wiesz, witrynach, więc myślę, że W ogóle chyba inwestowanie to jest jedna z tych branż, w których ten język angielski to jest taki, można powiedzieć, taki native język dla tej branży, bo po prostu większość naprawdę fajnych takich tematów, fajnych trendów też, fajnych informacji i wiadomości przychodzi do nas z zachodu, tak. więc z tych rynków, więc po prostu. A w krypto to już w ogóle, to bez angielskiego to się nie da. Tak, ja myślę, że w ogóle bez czegokolwiek. Ja na przykład, no jak ja w sumie się zajmuję przede wszystkim rynkami surowców i to jest taki mój konik, to tak naprawdę po polsku nie ma materiałów za bardzo. To ja dopiero je tworzę, ale jest tego bardzo mało w kontekście analiz albo w kontekście takich fajnych newsów, więc w zasadzie cały czas, jeżeli cokolwiek czytam, to po angielsku. Ale a propos tej edukacji, to ja też uważam, że w ogóle od tego warto zacząć, bo przecież jest tyle różnych możliwości rozwijania siebie w tradingu czy w spekulacji i każda osoba może znaleźć swój własny styl. Przecież jest mnóstwo osób, które właśnie zajmują się day tradingiem. Ja na przykład mam znajomych, którzy po prostu nie potrafią zasnąć z otwartą pozycją, czyli jakby muszą zamknąć pozycję do końca sesji, no, w zależności od tego, na czym grają, to do końca polskiej czy też amerykańskiej, czy też no, jeszcze inaczej, ale po prostu nie są w stanie jakby wytrzymać tak psychicznie, to nie jest w ich stylu, żeby po prostu trzymać coś dłużej niż przez te kilka godzin. Natomiast są też osoby, i ja na przykład bardzo często mam taki styl, które robią takie transakcje na kilka dni na przykład, albo nawet na kilka tygodni, czyli po prostu ustawiają się pod pewien ruch, który trwa nieco dłużej niż te kilka minut, godzin. I wtedy na przykład ta gra jest dużo bardziej spokojna. Oczywiście nadal trzeba wiedzieć, co się robi, ale już nie jest to aż takie dynamiczne i tych transakcji może być mniej. I jakby po pierwsze, ważne jest właśnie, żeby wiedzieć, jaki styl do nas pasuje. I można sobie nawet zacząć od takich chociażby najpopularniejszych książek o inwestowaniu. Ja wiem, że z książek się człowiek nie nauczy wszystkiego, powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza w tak dynamicznej branży, ale na przykład już bardzo dużo o różnych stylach tradingu, no, pisało wiele naprawdę fajnych osób, więc jest trochę tych książek. I nawet czytając je, można zauważyć, że wiele osób ma różne style zupełnie. Nawet jak weźmiemy taką książkę jak Czarodzieje Rynku i tam mamy po prostu czy to zarządzających funduszami, czy to traderów, to widzimy, że po prostu każdy z nich ma trochę inne podejście. Więc też wtedy my w ogóle otwieramy sobie głowę na te różne podejścia i możemy zdecydować, co w ogóle nas bardziej kręci.
Więc to jest pierwsza rzecz, żeby zobaczyć w ogóle, zrobić sobie taki przegląd i wiedzieć, co w trawie piszczy i w ogóle jaki mamy wybór. A druga rzecz, i moim zdaniem to też jest element edukacji, to to, żeby rozmawiać z ludźmi. Żeby rozmawiać z tymi ludźmi, którzy już to robią, czyli z aktywnymi traderami, z aktywnymi spekulantami, czy też spekulantkami, czyli osobami, które faktycznie w tym siedzą, które już ten swój styl w dużym stopniu chociażby sobie wypracowały, albo na przykład chociażby wiedzą, które style do nich nie pasują. I żeby sobie patrzeć, kto jak działa, żeby też po prostu słuchać tych takich prawdziwych historii osób, które na co dzień się zmagają z tym, z czym my się chcemy zmagać, czyli właśnie cały czas śledzą te rynki i robią dużo tych transakcji, bo też od tych osób się możemy bardzo wiele nauczyć. Też wiele osób na przykład zapomina, że nawet jak przeczytają te książki, to potem wchodzi po prostu tak zwane prawdziwe życie i też wchodzą takie tematy jak właśnie nasza psychika. O tym nam też często osoby, które na tym rynku siedzą, po prostu powiedzą właśnie, jakie są największe wyzwania. Wchodzi taka rzecz jak niewyspanie. Wchodzi taka rzecz jak na przykład fakt, że na przykład część osób ma jakąś inną pracę albo jakiś własny biznes, który prowadzi i ten biznes potrafi zajmować bardzo dużo czasu i na przykład dochodzi brak energii, czy też po prostu właśnie taki brak tej wspomnianej przestrzeni w głowie na to, żeby robić jakieś transakcje. No i wtedy trzeba też pomyśleć o własnym stylu, typu na przykład, okej, czy ja sobie robię na przykład wolny piątek na day trading od mojego biznesu. Czy ja na przykład robię sobie poranek taki, że ustalam sobie pewną rutynę dnia i powiedzmy zaczynam dzień od przeglądu tego, co się wydarzyło na przykład na rynkach azjatyckich i amerykańskich wcześniej, robię sobie taką prasówkę, ustalam sobie jakieś strategie i powiedzmy tą pierwszą godzinę, albo na przykład tą, nie wiem, do 10, 11 rano sobie przeznaczam na to, co ciekawego można na rynku zrobić, wtedy trzeba to jakoś połączyć. Mało osób o tym mówi właśnie w kontekście tradingu, bo też dużo się mówi o tym, jak to trzeba cały czas siedzieć i wszystko śledzić, ale w praktyce też wiele osób nie ma czasu, żeby w zasadzie zawodowo śledzić ten rynek i na przykład te 8, 9 godzin, 10 godzin dziennie spędzać przy komputerze. Więc to też jest element naszego stylu i tej naszej edukacji, która dotyczy nie tylko sposobów na inwestowanie, ale też tego, jak one są do nas dopasowane. I też to jest właśnie ta edukacja związana z naszą psychiką, z tym, jak działa nasz organizm. To też jest ta cała edukacja, która jest nam potrzebna. Tak. No, już poruszyłaś kilka kolejnych tematów, ale tak. Rozwijam. Tak, ale właśnie no tutaj ja się mocno z tym zgadzam, że po prostu ja sama nawet tak naprawdę zaczęłam się interesować tradingiem, bo miałam w swoim towarzystwie traderów i po prostu jak słyszałam, jak o tym rozmawiają, to nie rozumiałam, o czym mówią i dlatego zaczęłam się tym interesować, bo chciałam po prostu im towarzyszyć w tych dyskusjach i akurat miałam tak, można powiedzieć, że szczęście w sumie, że naprawdę otaczało mnie no przynajmniej 6 albo 7 osób, które i to tak naprawdę różnorodnie. Niektórzy tradowali na rynku akcji, właśnie to był day trading, inni jeszcze właśnie swing trading, gdzieś na krypto, pod jakieś wydarzenia i tak dalej. Więc ja miałam jakby to takie szerokie spektrum różnych perspektyw i to było bardzo ciekawe. I to jest ogromna wartość, no, bo tak, wiesz, są te wszystkie takie złote myśli, że jesteśmy sumą 5 osób, z którymi się zadajemy i tak dalej. Chociaż ta liczba się zmienia, ale jakby no najbardziej istotne jest to, że faktycznie jeśli na przykład chcemy gdzieś odnosić te sukcesy, to fajnie się otaczać takimi ludźmi, którzy już są w tym momencie, w którym my chcemy być. I to no, tak naprawdę, no ja też takich osób szukałam i nawet jak zaczynałam to po social media prowadzić, Futurewe, to bardzo dużo moich znajomych się z tego śmiało i takie osoby już nie są moimi znajomymi po prostu, bo no stwierdziłam, że nie potrzebuję ich w swoim życiu, że jednak wolę się otaczać takimi osobami, które mnie rozwijają i dlatego też właśnie jak jest opcja, żeby skorzystać i gdzieś poznać ludzi w Trading Roomie, to też od razu idę. Jestem na różnych grupkach i na Facebooku, i na Discordzie i tej wiedzy jest naprawdę dużo. Jej jest aż tak dużo, że trudno to wszystko sobie poukładać, ale no jeśli ktoś chce, właśnie akurat dostałam takie pytanie, to też ci wspominałam, że
jedna dziewczyna mnie zapytała, czy jestem samoukiem. I ja akurat jestem samoukiem, ja się właśnie uczyłam od innych osób i z internetu. Nie kupiłam żadnych kursów, żadnych szkoleń i tak dalej, bo naprawdę tej wiedzy jest na tyle dużo i też w książkach i w ogóle, że można się nauczyć samemu, jeśli się po prostu ma tą pasję i chce się to zrobić. A i tak największy w zasadzie plus, czy też największą wartość mamy w tym, co, jak to my potem analizujemy. Czy to w tym naszym dzienniczku i tak dalej. Trochę teraz przeskoczyłyśmy na przykład do kolejnego tipa, ale w sumie możemy go dokończyć a propos tego zadawania się właśnie z traderami i otaczania się odpowiednim środowiskiem. Totalnie racja z tym, co powiedziałaś, że faktycznie otaczanie się osobami, które już są na przykład dalej na tej drodze, którą my chcemy przejść, albo właśnie już mają pewne wyzwania za sobą i też nawet niekoniecznie te pozytywne, bo my też na przykład bardzo często, to jest zresztą taka domena mediów, że bardzo często pisze się o osobach, które osiągnęły spektakularne sukcesy, ale faktem jest, że nas wiele mogą nauczyć też osoby, które popełniły błędy i zrobiły. No i tak naprawdę też straciły pewne pieniądze, bo też elementem tej edukacji i tym pozytywnym aspektem zadawania się ze społecznością traderską jest to, że my możemy po prostu uczyć się na cudzych błędach zamiast na swoich, przynajmniej na tyle, na ile można, bo to też wcale nie jest takie proste. Więc wydaje mi się, że właśnie to otaczanie się odpowiednimi osobami jest ważne i też już tak może, nie wiem, dobijając trochę do brzegu, też a propos otaczania się odpowiednimi osobami, to ważne jest właśnie to, żeby jednak mieć takie osoby, które są wspierające w swoim otoczeniu. Czyli nawet jeżeli, okej, mamy jakąś grupę traderów, z którymi możemy pogadać o tych najważniejszych rzeczach, takich bardziej technicznych czy też psychologicznych, to też nawet poza tymi zagadnieniami związanymi z inwestowaniem, w ogóle z pieniędzmi, mieć dookoła siebie, w swoim otoczeniu, wśród przyjaciół, takie osoby, które po prostu nas wspierają, które właśnie nie śmieją się z tej naszej drogi, albo nie śmieją się z tego, że my po prostu chcemy zrobić coś nowego, coś ciekawego, czegoś się nauczyć, tylko nam kibicują i wiedzą, że po prostu jest to pewien też element naszych doświadczeń, być może jakiejś zmiany drogi w życiu, a być może po prostu nabycia nowych umiejętności, czy dowiedzenia się czegoś o sobie. No na pewno osoby, które podcinają nam skrzydła, to nigdy nie jest dobre towarzystwo i to chyba w każdym kontekście. Tak, zdecydowanie, zgadzam się. Tak, nie, nawet było jasne, to nie muszą być te wspierające osoby, takie osoby, które też są zajarane tradingiem, tylko właśnie chodzi o to, żeby oni rozumieli tą naszą zajawkę i właśnie jakby nie wyśmiewali się, nie podcinali skrzydeł, że nie wychodzi ci, daj sobie spokój, tylko jednak kibicowali, no bo właśnie też już trochę zahaczyłyśmy o ten temat, kolejną poradę, czyli właśnie, żeby pozwalać sobie na błędy, bo no w tradingu to jakby tutaj nie ma innej za bardzo możliwości. Te straty będą się pojawiać. No tak właśnie zazwyczaj jak rozmawiam z traderami, co już właśnie kilkanaście lat na rynku siedzą, to dla nich jakby taką podstawą jest to, żeby zyski przewyższały straty, ale oni są świadomi tego, że straty będą się pojawiać. Po prostu niezależnie nawet często od nich, bo już nie chcę tutaj wchodzić w jakieś czarne łabędzie, czyli nieprzewidziane wydarzenia, które trzęsą całą gospodarką i tak dalej. No ale tak jak właśnie mówiłaś, jakiś gorszy dzień, coś się zadzieje w naszym życiu prywatnym i nie zdążymy odpowiednio zareagować i to wszystko może wpłynąć po prostu na to, jak nam pójdzie jakaś dana transakcja. I właśnie zauważyłam też, jak rozmawiałam już z takimi bardziej doświadczonymi traderami, traderkami, że oni są bardzo wyrozumiali wobec siebie, ale nie mam tutaj na myśli takiego bagatelizowania jakichś błędów i tak dalej i po prostu dobra, nic się nie stało, dalej lecimy z kasą, tylko po prostu oni wiedzą, że okej, popełniłam gdzieś tam błąd, teraz muszę go przeanalizować, wyciągnąć z niego jakieś wnioski i idziemy dalej. Ale to nie jest na zasadzie, że się biczują, że głupio, jestem głupi, jestem w ogóle, nie nadaję się do tego, czy takie jakieś teksty, które no, są jakby druzgocące i niewiele wnoszą, tylko właśnie widzę, że tutaj naprawdę ta autorefleksja jest bardzo istotna i oni też są bardzo cierpliwi wobec siebie, wobec rynku i widzę, że naprawdę, no, jak z niektórymi rozmawiałam, to tak naprawdę zajęło im to nawet kilka miesięcy, a niektórym nawet kilka lat, żeby dojść do pewnego poziomu, że oni mogą się już utrzymywać z tego tradingu, więc to jest naprawdę, myślę, taki zawód dla osób, które są cierpliwe i które też właśnie są wyrozumiałe wobec siebie i potrafią też się trzymać tej swojej rutyny, są zdyscyplinowane, bo
Myślę, że to są takie dosyć kluczowe kompetencje, które zaważą trochę o sukcesie po prostu na tym rynku. No, ale poruszyłaś parę takich fajnych kwestii. Moim zdaniem to, o czym ty mówisz, czyli właśnie ta wyrozumiałość wobec siebie, wynika z pewności siebie i z oddzielenia tego, co my robimy, od naszej tożsamości, ale w takim kontekście, że po prostu można popełnić błąd i to może nie świadczyć o tym, że z nami jest coś nie tak. Czyli jakby nasze działania to jedno, one mogą być dobre albo złe, ale to nie oznacza, że my jesteśmy w porządku albo nie w porządku, że my jesteśmy fantastyczni czy też fantastyczne, albo jesteśmy zupełnie do kitu. Więc takie oddzielenie tego, co my robimy, od tego, kim jesteśmy, jest ważne w kontekście tej wyrozumiałości wobec siebie, bo my wtedy mamy świadomość, że te błędy możemy zrobić i że one nie wpływają na poczucie naszej wartości. W ogóle to jest dużo analogii, na przykład do chociażby robienia biznesu, tworzenia własnej firmy, że też bardzo często przecież ci przedsiębiorcy, którzy osiągają ogromne sukcesy, to te sukcesy tworzą na zgliszczach kilku wcześniejszych biznesów, które położyli, czy też położyły na łopatki. Po prostu coś im się nie udało, wynieśli z tego wnioski, otrzepali kurz, wstali i szli dalej. Więc to też jest taka ważna umiejętność, żeby właśnie te błędy w nas nie uderzały tak osobiście. Ja myślę, że to jest właśnie kwestia pracy nad poczuciem własnej wartości, więc to jest taka rzecz, nad którą po prostu my możemy pracować. No i też moim zdaniem to po prostu mocno wpływa w ogóle na wiele naszych różnych działań, czyli zarówno właśnie na to, jak prowadzimy naszą karierę, jak i to, jak inwestujemy. Więc to jest faktycznie taka mega istotna kwestia. I no, to też w dużym stopniu właśnie wpływa na to, jakie my mamy emocje w tym tradingu po drodze. Więc to oddzielenie, czy też ta wyrozumiałość wobec siebie jest bardzo ważna. Cierpliwość moim zdaniem też, ale moim zdaniem ona się też bierze z faktu, że po prostu z czasem zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko nasze działania wpływają na to, jakie my mamy efekty. Czyli po prostu nie mamy wpływu na wszystko. Tutaj przerwę na chwilę. Tak, live będzie zapisany. O ile coś tutaj się nie wykrzaczy, to zapiszemy. Jeszcze w formie podcastu. Jeszcze będzie w formie podcastu, więc jeszcze na Spotify i na YouTube będzie można obejrzeć. Wracając do tematu gładko. Więc ta cierpliwość się bierze z faktu, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że nie na wszystko mamy wpływ. I też to bardzo często przychodzi z czasem. My widzimy też, że na wiele różnych rzeczy w naszym życiu, w różnych obszarach życia, my po prostu nie mamy wpływu i że musimy się z tym pogodzić, że to nie jest tak, że jesteśmy wszechmocni czy wszechmocne. I to daje nam dużą dozę cierpliwości, moim zdaniem, bo no, tak samo na przykład jak w życiu osobistym. My możemy kontrolować to, co my powiemy, my zrobimy, jakie my mamy emocje, w sensie możemy to sobie przepracować, ale my nie mamy aż tak bardzo wpływu na to, co zrobi ktoś inny. Bo ta druga osoba musi czegoś chcieć, musi mieć wobec nas jakieś emocje, musi faktycznie no, mieć jakąś motywację do tego, żeby coś zrobić, coś powiedzieć. Więc my możemy kontrolować siebie, ale i tak na przykład nasze relacje z innymi osobami zależą od nie tylko nas, czyli zależą też od tej drugiej strony, z którą relację chcemy nawiązać. I trochę tak samo jest z rynkiem. Czyli jak my zrobimy coś, to może być tak, że to będzie spójne z tym, co się będzie działo na rynku, że dobrze wyczułyśmy ten temat, ale może się też okazać, że po prostu coś się na rynku wydarzy, czego nie mogłyśmy przewidzieć. No i wtedy my nie możemy się na ten rynek obrażać. Nie możemy się obrażać na to, że po prostu, nie wiem, że na przykład cena złota wzrosła, a w sumie miała spaść przecież, według naszych wyliczeń i według naszych oczekiwań. Więc to jest właśnie ten element tej cierpliwości, że my przyjmujemy to, że okej, dobra, jakby myślałam jedno, no ale wyszło drugie, dlatego że po prostu większość inwestorów poszła w drugą stronę. Więc my musimy też wiedzieć, że na rynku tak naprawdę w ogóle całym rynkiem są ludzie. Są ludzie, którzy podejmują decyzje. Oczywiście jest na nim też trochę botów i tak dalej, czy też algorytmów, no ale
Faktycznie za tymi decyzjami inwestycyjnymi bardzo często stoją ludzie, czy to są zarządzający funduszami i mają pod sobą nieco więcej kasy, czy to są inwestorzy indywidualni, inwestorki, czy osoby, które mają dokładnie takie same emocje, bo ten zarządzający funduszem, jeżeli on ma ileś tam milionów, czy tam no, ileś milionów pod sobą, też ma emocje takie same jak osoba, która na przykład ma kilka tysięcy złotych i nimi traduje. Więc to jest chyba też takie ważne w kontekście zarządzania tymi błędami, że żeby wiedzieć, że nie mamy na wszystko wpływu i żeby pamiętać o tym, że te błędy nie są częścią, że błędy nie świadczą źle o nas, ale to, że nie wyniesiemy z nich jakichś wniosków, to już o nas nie świadczy najlepiej. Więc wnioski, błędy tak, ale też za nimi powinny iść wnioski. Tak, czyli nie mamy wpływu na to, co się dzieje, na niektóre wydarzenia, ale mamy wpływ na to, jak my na nie zareagujemy. Tak, tak. I też na naszą strategię, czyli po prostu na przykład jeżeli my mamy jakąś strategię, typu na przykład powiedzmy, że zakładam, że powiedzmy euro, dolar pójdzie w górę. Oczywiście to jest przykład na razie wzięty z sufitu, żeby coś zobrazować. Zakładam, że euro, dolar pójdzie w górę. No i to ja jeszcze zanim podejmę decyzję, czyli zanim kliknę na przykład, że kupuję tego eurodolara, ja powinnam mieć plany na to, co ja zrobię, jak pójdzie w różne strony. Czyli okej, okay, jeżeli pójdzie w górę faktycznie ten eurodolar, to na jakim poziomie ja sprzedam? Żeby mieć strategię, zanim ja wchodzę na rynek, zanim te emocje do mnie przybywają i zanim ja już jestem w centrum wydarzeń. Więc ja powinnam mieć strategię, kiedy ja sprzedaję, jeżeli pójdzie w górę, ale też kiedy ja sprzedaję, jeżeli pójdzie nie w tą stronę, o której ja myślę. Czyli gdzie ja ustawiam ten stop loss? Albo nawet taki mentalny stop loss, typu gdzie, w którym miejscu ja po prostu zamknę transakcję nawet na stracie. I warto to sobie, te pytania sobie zadać jeszcze zanim my w ogóle zawrzemy transakcję, czyli zanim w ogóle wejdziemy na rynek, bo potem się okazuje, że my po prostu nie trzymamy się tej naszej strategii, stąd wynikają te nasze błędy, bo jeżeli na przykład nawet 7 razy pod rząd stracimy, ale malutko, bo będziemy się trzymać tej naszej strategii, to ta nasza kolejna ósma czy dziewiąta transakcja może być bardzo zyskowna, bo na przykład ta nasza strategia jest taka, że po prostu. Tak, ja się zdecydowanie zgadzam z tym, co powiedziałaś. Tak, no to jest w sumie, i tutaj się też przydaje ten dziennik, żeby sobie wszystko zapisywać, żeby, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zapamiętać, więc dziennik zdecydowanie tutaj robi robotę. I zarządzanie ryzykiem, to jest nasz kolejny punkt, który tutaj też jest bardzo istotny, tak, tak. Ale nie wiem, coś cię, Doris, nie słyszę i nie wiem, czy to tylko ja, czy tam, czy w ogóle też inni nie słyszą. Dobra, dajcie znać, czy mnie słychać. Już jest okej, okay. Był taki moment. Wróciłam. Niestety czasem mi też przychodzą wiadomości z jakichś różnych komunikatorów. Nie tak. Wszystkie, tak, nie wszystkie wyłączyłam, ale wszystkie wycieszyłam. Okej, okay, dobra, to nie wiem w takim razie, odkąd mnie nie było słychać. Nie, znaczy tam tylko chwilkę, więc dobra. Spoko. Więc ja i tak mówiłam o zarządzaniu ryzykiem właśnie, o tym punkcie, który też jest tutaj bardzo istotny, no bo tak naprawdę to tutaj decydujemy o tym w ogóle, jak my wchodzimy na rynek już z pieniędzmi. Taki klasyk, jak rozmawiałam właśnie z ludźmi, którzy się tym zajmują, też sama po sobie, jak widzę, ja w ogóle zaczęłam zupełnie inaczej niż się powinno zacząć, więc może powiem na swoim doświadczeniu, jak to wyglądało. Bo ogólnie też jak rozmawiałyśmy często z dziewczynami i widzimy to zresztą w Girls Money Club, kobiety są bardzo zachowawcze i tak to jest w ogóle bardzo, bardzo dobra jakby taka cecha w inwestycjach i tradingu. Tak, tak. Też po prostu za mocno, zbyt hardkorowo wejść na rynek. Tak, tak, tak. I właśnie to jest bardzo fajne, że dziewczyny są zachowawcze i tak wszystko na spokojnie robią i muszą kilka razy poznać jakąś strategię, czy jakąś platformę, żeby w ogóle, czy aktywo inwestycyjne, żeby w ogóle w to wejść. Ja z kolei, to moje podejście jest bardziej zbliżone do mężczyzn, bo ja lubię ryzyko i ja w ogóle moja pierwsza transakcja to była totalnie nie dość, że na grubo, to jeszcze pod jakieś wydarzenie,
nieprzemyślana i bez poduszki finansowej, więc popełniłam wszystkie możliwe błędy chyba, jakie mogłam. I oczywiście to była totalna głupota i jakby właśnie nie wsparcie moich bliskich, to mogłoby się to no, nie skończyć jakoś dobrze. Na pewno bym się zniechęciła kompletnie do w ogóle rynków finansowych. Więc zdecydowanie tutaj nie dość, że takim klasykiem jest znaczy jest tradowanie na takich mniejszych kwotach, to może nie o to mi chodzi, bo zależnie od kapitału, jaki kto ma, ale jak rozmawiałam z osobami właśnie, które też są początkujące, to taki klasyk to jest 1% do 5% kapitału, który mamy tak po prostu przeznaczone na inwestycje, żeby to nie było tak bolesne, jak już, no, nie wiem, to będzie nawet 50% naszego kapitału, bo to naprawdę może zaboleć, szczególnie, że czasami nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. No ja tutaj, tak jak mówiłam, to ja już teraz, znaczy po tym doświadczeniu swoim od razu zaczęłam budować poduszkę finansową, bo stwierdziłam, że no niezależnie od tego, jak mi się wydaje, że ja mam swoje emocje opanowane, to jednak to wcale tak nie jest w praktyce i ta adrenalina już była na takim poziomie, że właśnie miałam ten swój efekt utopionych kosztów, więc no nauczyłam się trochę z tego doświadczenia i to jest zdecydowanie coś, co na pewno polecam, że jak już się zaczyna, to warto mieć tą poduszkę finansową i też nie zaczynać od razu na grubo, tylko tak jednak spróbować na spokojnie, wypracować sobie jakiś system, zobaczyć, jak się czujemy w ogóle. I też są dwie szkoły i to właśnie jestem ciekawa, jakie ty masz zdanie. Myślę, że wiem, ale to i tak mi teraz powiesz, bo jedni twierdzą, że szczególnie to chodzi bardziej mi w kontekście day tradingu, że jeśli właśnie pracujemy na etacie, to nie jesteśmy w stanie się skupić po prostu na tym, żeby tak w pełni się temu oddać i siedzieć przed tymi wykresami godzinami, no bo no, jeśli siedzimy 8 godzin na etacie, czy właśnie też, no, tak jak wspomniałeś wcześniej, prowadzimy własny biznes, to wszystko jest bardzo angażujące i jeszcze gdzie tutaj znaleźć przestrzeń na to, żeby, pomijam takie aspekty jak wychodzenie ze znajomymi, jakieś życie, ale właśnie gdzie tu jeszcze znaleźć czas na odpoczynek i na siedzenie przed tymi wykresami, bycie na bieżąco ze wszystkim. I właśnie no, ta jedna szkoła twierdzi, że trzeba zrezygnować z etatu, poświęcić się w pełni temu day tradingowi. Z kolei inni są zdania i to ja też się ku temu bardziej skłaniam mimo wszystko, że warto mieć to źródło dochodu cały czas, żeby po prostu nie jakby, żeby ten kapitał nam się nie kurczył, żeby mieć stały przychód, żeby jednak mieć te pieniądze na trading po prostu i żeby to właśnie się nie skończyło tak, że na pewnym etapie my zostajemy bez pieniędzy i w ogóle jesteśmy tak naprawdę w dołku i nie wiemy, co dalej robić. Tak, że to jest taki odpowiednik ogólnie, nie wiem, wyjechania z Bieszczady i założenia tak. własnej firmy, że po prostu ten etat to był taki bezpieczny, a ta firma nie zarabia i ogólnie jesteśmy, no, wiadomo gdzie. Ja jestem gdzieś pomiędzy, dlatego że w ogóle zacznę od tego, że moje pierwsze transakcje to też były transakcje na totalne YOLO, czyli zbyt duży kapitał właśnie był zaangażowany, zbyt ryzykowne, czyli ja też ogólnie na samym początku miałam takie swoje straty, które musiałam przełknąć, ale właśnie co ciekawe, dla mnie one były takie fascynujące, bo ja stwierdziłam, że skoro naprawdę rynek się potrafi tak mocno zmienić w ciągu godziny czy dwóch, że ja jestem w stanie niemalże wyzerować mój kapitał, no to jak mocno może się też on zmienić w drugą stronę? Czyli dla mnie to było fascynujące. Oczywiście swoje łzy wypłakałam, natomiast faktem jest, że ja też wiem, jakie to uczucie, jeżeli za mocno ryzykujesz i jeżeli po prostu coś idzie nie tak. Oczywiście później już takich błędów nie zrobiłam, więc później już to zarządzanie kapitałem miałam w ryzach, o tyle o ile, bo ja też jestem raczej osobą, która ma większą niż przeciętna skłonność do ryzyka, czyli też mimo, że mam tą swoją poduszkę finansową i te długoterminowe inwestycje, ogólnie zawsze inwestowałam nieco bardziej ryzykownie niż to było w książkach, ale wydaje mi się, że mogę sobie też na to pozwolić ze względu na to, że a, po prostu bardzo to lubię, a b, po prostu jestem na co dzień blisko rynku. Ale a propos tego, czy rezygnować z pracy, czy nie rezygnować z pracy, dlaczego ja jestem pomiędzy? Dlatego, że moim zdaniem wszystko zależy od naszych oczekiwań, bo na przykład jest wiele osób, które mają pewne przeświadczenie na temat tradingu, czyli że w tradingu można zarobić dużo i bardzo szybko. Zresztą niestety też wiele osób niekoniecznie uczciwych karmi się tym mitem i próbuje no, zachęcać do ryzykownych inwestycji, więc uważajcie na to, jeżeli jesteście początkujący czy początkujące, please. Więc i to owszem, jakby
To nie jest taki zupełny mit, bo będąc traderem czy traderką, my możemy zarobić dużo w krótkim czasie, ale nie mówi się nigdy o tej drugiej stronie, o tym, jaki jest koszt takiej możliwości. Czyli po pierwsze, tym kosztem jest ryzyko, czyli my po prostu, jeżeli ryzykujemy dużo, my dajemy sobie szansę na to, żeby zarobić dużo. Czyli to nie jest tak, że my na pewno zarobimy ogromne pieniądze w krótkim czasie, tylko my otwieramy sobie zaledwie szansę na to, że my zarobimy te pieniądze, ale równie dobrze coś może pójść w drugą stronę. A dwa, nie mówi się też o innej wadzie, czy też o innej takiej drugiej stronie tego mitu, a mianowicie, że jeżeli chcemy naprawdę zarobić dużo, my musimy też poświęcić dużo czasu. I to są takie rzeczy, o których bardzo często się zapomina w kontekście zarabiania na tradingu czy też na spekulacji, że jeżeli my naprawdę chcemy zarabiać tym na życie, to moim zdaniem faktycznie warto jest potraktować to poważnie, potraktować jako swój zawód, potraktować to jako rzecz, której my się poświęcamy, w której my się doskonalimy. No to jest tak, jakbym powiedziała, że no nie wiem, powiedzmy, że jeżeli chcemy być lekarzem, albo jeżeli chcemy pracować w jakimkolwiek innym zawodzie, no powiem wam tyle, nawet jeżeli chcecie być influencerami albo influencerkami, to jeżeli chcecie mieć wyniki, to musicie traktować to poważnie. To musicie przeznaczać na to czas, robić research, to musicie cały czas być na bieżąco z newsami, z tym, co działa, co nie działa, jakie są nowe badania, czy wnioski, czy raporty. I tak samo jest z tradingiem, czyli to jest tak, że my musimy mieć świadomość, że jeżeli my oczekujemy dużo, jeżeli chcemy być dobrzy czy dobre w swoim fachu takim samozwańczym najpierw, to my musimy po prostu to traktować jako nasz zawód, a nie jako coś, co jest loterią. Znowu miałam jakiś nie wiem, czy mnie słychać. Słuchaj, słuchaj, dobijają się do ciebie. Więc my musimy to traktować jako zawód, a nie jako loterię. Bo jeżeli my będziemy to traktować z doskoku, no to my możemy oczywiście zarobić, ale musimy po prostu mieć świadomość, że my zarobimy wtedy potencjalnie mniej, że my nie wyciągniemy 1000% w tydzień, jeżeli my faktycznie nie mamy tych możliwości czasowych i tych możliwości tego rozwoju w tradingu, żeby faktycznie próbować w ogóle się wspinać na taki wysoki szczyt. Natomiast, więc tak naprawdę wszystko zależy od naszego podejścia. Czyli tak, jeżeli faktycznie chcemy zarabiać bardzo dużo i chcemy to potraktować poważnie, no to musimy to potraktować poważnie zarówno czasowo, jak i pod kątem rozwoju i też pod kątem tej wspomnianej już parę razy przestrzeni w głowie, czyli my musimy faktycznie poświęcać temu no, dużo takich myśli, edukować się, to o czym wszystkim w sumie powiedziałyśmy wcześniej. Natomiast jeżeli my chcemy uprawiać trading, spekulacje, ale chcemy też pracować, bo po prostu lubimy naszą pracę, albo chcemy mieć kilka źródeł przychodów i trading ma być jednym z nich, a nie ma być naszym głównym źródłem przychodu, bo nikt nie powiedział przecież, że my musimy na tym zarabiać zawodowo, że to musi być nasze główne źródło przychodu. My możemy po prostu zarabiać raz na jakiś czas na tradingu i to też jest okej. I jeżeli my po prostu godzimy się na coś takiego, to my wtedy możemy sobie dopasować naszą strategię do naszych możliwości czasowych i do naszych chęci, do stylu życia, który naprawdę nam odpowiada. I wtedy możemy to sobie poukładać na kilka różnych sposobów. Oczywiście, jeżeli jesteśmy etatowcami, no to mamy trochę mniej możliwości, zwłaszcza jeżeli ta nasza praca nas mocno angażuje i nie jest elastyczna pod kątem godzin, tylko musimy te przysłowiowe 8 godzin po prostu odsiedzieć, odpracować, na przykład ciągiem od 9 do 17. Bardzo niefortunnie pod kątem polskiej giełdy, bo akurat dokładnie wtedy polska giełda jest otwarta. Więc wtedy musimy znaleźć inny sposób na trading. I to może być trading na przykład na czymś, na jakichś rynkach, które są otwarte nieco później. Albo weekendy, jak krypto. Rynki są otwarte też w weekend, więc w ogóle można. Rynek amerykański jest otwarty do 22, więc tak naprawdę można sobie jeszcze przysiąść od 20 do 22 coś ciekawego porobić. Też no, rynki azjatyckie oczywiście są otwarte w nocy. Na nich się nieco mniej dzieje, oczywiście niż na rynku
Ale mimo wszystko są też osoby, które grają na przykład, nie wiem, na parach walutowych z jenem, albo grają pod jakieś azjatyckie dane, powiedzmy dane z Chin, które często się pojawiają na przykład o drugiej czy trzeciej w nocy. Można i tak, ale nie będzie to pewnie zbytnio komfortowe. Można też robić tak, że po prostu zawieramy wtedy transakcje dużo rzadziej. Że na przykład przeznaczamy sobie jakąś część dnia na research, czyli powiedzmy, że na przykład stwierdzamy, że chcemy sobie zawrzeć transakcję raczej na kilka tygodni i wtedy po pracy możemy sobie poczytać jakieś analizy, newsy z danego dnia czy z ostatnich dni. Możemy sobie w weekend na przykład coś poczytać, przygotować sobie strategię, która jest strategią na przykład na kilka tygodni czy nawet kilka miesięcy, więc na luzie my możemy podjąć decyzję o transakcji parę dni później i nic się nie wydarzy specjalnego. I wtedy my na przykład możemy w ciągu dnia zawrzeć tę transakcję, no nawet w przerwie lunchowej, po prostu jeżeli na przykład my porządnie przesiędziemy przez kilka dni, albo sobie w weekend poczytamy, ułożymy sobie jakiś plan działania, to my wtedy możemy zawrzeć już konkretną transakcję, właśnie taką, która nie jest day tradingiem, czyli nie musimy po prostu o niej myśleć cały czas i to też będzie ok. Czyli da się to do siebie jakoś dopasować, tylko że my nie liczmy na to, że pracując 8 godzin i już nie mając tej energii nawet często wieczorem, żeby jeszcze aktywnie tradować, co wiąże się mimo wszystko ze stresem. No to nie liczmy na to, że będziemy mieć te 1000% w tydzień. No, raz się nam może udać. Powiem wam tyle, że jest naprawdę bardzo wiele osób, którym się udało raz, dwa albo trzy razy zrobić spektakularną transakcję. Tylko bardzo często te osoby potem robią bardzo spektakularną transakcję, ale w drugą stronę. Czyli szczęście się no, kiedyś kończy dla każdego i statystyka działa bardziej. Tak, to zdecydowanie, tak. Albo wcześniej się wyzerowali kilka razy, a potem dopiero im jakaś transakcja tak wybiła bardzo. No, Ale to jest. chyba najlepiej te błędy dotyczące zarządzania ryzykiem zrobić na samym początku. Bo jak zrobimy je na samym początku, to potem po prostu już ich nie popełniamy z większą kasą, więc przynajmniej. Tak, no, to prawda. To, ale tak jak mówiłaś, to ja się też z tym zgadzam, że tak naprawdę trading jest na tyle elastyczny, że każdy po prostu może znaleźć w tym taki swój styl, dopasować go do siebie. Tylko też od razu ja tutaj chcę zaznaczyć, żeby nie wychodzić z założenia, że od razu trafimy na to, co nam odpowiada, bo naprawdę to jest czasami bardzo długi proces, żeby spróbować mega wielu różnych rzeczy, różnych strategii, różnych właśnie o różnych porach i tak dalej, zanim wypracujemy to, co nam naprawdę będzie odpowiadać. To jest też ważne, że tutaj ta cierpliwość znowu. No właśnie, i wyrozumiałość wobec siebie. Tak. No i to właśnie zahaczyłyśmy w sumie o nasz ostatni punkt. To taki też jest, myślę, dosyć istotny, chociaż wszystkie tutaj są ważne, co dzisiaj powiedziałyśmy, ale tu chciałam podkreślić właśnie to takie dbanie o siebie holistycznie. Już trochę o tym mówiłyśmy, że właśnie te emocje tutaj odgrywają ogromną rolę i tak naprawdę na emocje ma wpływ mnóstwo czynników i to począwszy od wyspania. Od jakiegoś, nie wiem, konfliktu jakiegoś, pokłóciliśmy się z kimś bliskim i już jest nasz umysł po prostu gdzieś indziej, albo w pracy coś się stało. No i nie jesteśmy w stanie się tak skupić na tych wykresach, więc na to wszystko trzeba zwracać uwagę. Tak samo dieta. Zdrowa dieta. Ja wiem, że to są może takie dosyć banały, ale to jest bardzo ważne też tutaj, żeby zadbać o taką dietę, która odżywia nasz mózg, a nie tylko jakby zabiera nam energię, bo takie jechanie długoterminowe na fast foodach i na jakichś gotowcach, no to się nie sprawdzi, bo po prostu będziemy tak przemęczeni, będziemy mieć pełno niedoborów i nie będziemy w stanie mieć tej jasności umysłu podczas zawierania transakcji, a musimy pamiętać o tym, że po drugiej stronie są naprawdę drapieżniki, ludzie, którzy czyhają na to, żeby zabrać nam pieniądze, po prostu, tak mówiąc. Zarobić po Tak, prostu. dokładnie tak. Więc musimy być też na tych naszych najwyższych obrotach, żeby z nimi w ogóle gdzieś tam konkurować, więc to jest naprawdę bardzo ważne, żeby dbać i właśnie o tą dietę, i też o ruch, no bo tak naprawdę bycie traderem czy traderką to jest taka praca non-stop właściwie przed komputerem i to w pozycji siedzącej czy ewentualnie stojącej, ale no nasze ciała nie są do tego przystosowane, więc to też jest taki ważny element tutaj, żeby zadbać o to swoje ciało, żeby po prostu się nie buntowało, no bo jak mamy się skupić na zawieraniu transakcji, jak promieniuje nam ból w plecach czy w nogach i po prostu nie możemy wysiedzieć, no to się nie da też tak, więc to jest też taka ważna kwestia, której też się jakoś mało mówi dosyć.
że trzeba podejść do całego organizmu holistycznie. I tak samo jak rozmawiałam też z moimi kolegami, koleżankami, którzy też już od lat siedzą na rynkach, to też mówią na przykład, że oni regularnie medytują i korzystają z pomocy psychologicznej, że po prostu no tak na dłuższą metę to potrzebują gdzieś tego wsparcia i też potrzebują wyciszyć swój umysł i mają taki moment na przykład w ciągu dnia, gdzie idą na spacer, nawet jak ktoś jest, nie wiem, nie przepada za sportem, za ruchem, no to po prostu idzie sobie na spacer, odpala muzykę na słuchawkach, bo to też nie zawsze musi być jakiś mega merytoryczny podcast, no ten umysł też musi odpocząć, bo teraz wiem, że jest trochę taki hype na to, żeby każdą chwilę wykorzystywać i cisnąć i się uczyć, ciągle rozwijać i tak dalej, ale no nasz umysł ma jednak ograniczoną możliwość przyjmowania informacji Muszę. i to jest też ważne. Tak. I to jest po prostu też ważne, żeby go wyciszyć na pewnym etapie, szczególnie kiedy właśnie no, jest zawód tradera, traderki, to jest bardzo stresujący zawód. To się tak wydaje fajnie, że zdalnie wszystko można sobie robić, ale no, to jest mega dużo stresu. Ciągle są te wszystkie takie pułapki psychologiczne, czy FOMO, to też jest coś, z czym ja ciągle walczę, żeby nie sprawdzać cały czas na bieżąco wszystkich wydarzeń, wszystkich w ogóle informacji, bo tak czy siak się nie da być z tym na bieżąco. Choćbyśmy się zajechali, choćbyśmy spali po 4 godziny dziennie, i tak nie będziemy ze wszystkim na bieżąco. Więc to jest też dla mnie ważne. No ja właśnie dlatego na przykład czasami robię sobie po prostu wyjazd gdzieś za granicę i się całkowicie odcinam od technologii, od telefonu, żeby ten umysł wyciszyć i wrócić po prostu jakby tak do tej uważności, żeby zachować tą jasność. W Więc to ogóle jest tutaj. bardzo wielu traderów też na przykład robi coś takiego i to jest też bardzo ważne w kontekście takiego dbania o siebie i odpoczynku, żeby po takim na przykład ciągu jakichś transakcji, które były dla nas takie bardzo wyczerpujące psychicznie, bo jeżeli to się robi faktycznie już większymi pieniędzmi, a zwłaszcza jeżeli faktycznie traktujemy to jako sposób na życie, to wtedy dużo tego stresu się często pojawia. I zwłaszcza jeżeli na przykład popełnimy jakiś błąd albo zrobimy na przykład dwie, trzy stratne transakcje pod rząd, to bardzo często taką radą, którą się wtedy daje, jest to poradzenie, żeby po prostu odejść od stołu. Żeby od stołu, oczywiście w cudzysłowie, czyli odejść od tego komputera, zrobić coś zupełnie niezwiązanego z tradingiem, czyli po prostu zapewnić sobie taką odskocznię. I to też mega działa, bo ja też uważam, że w ogóle umysł bardzo potrzebuje się wyciszyć, wyzerować, czyli po prostu mieć mniej tych bodźców, bo my i tak tych bodźców mamy bardzo dużo na co dzień, więc w ogóle pilnowanie tego, i to chyba nawet niekoniecznie jak uprawiamy trading, ale w ogóle tak w naszym życiu to jest bardzo ważne, bo po prostu o przesyt tych bodźców jest bardzo, bardzo łatwo. Tak, no tak naprawdę żyjemy w takich czasach rozwoju technologicznego, że to tak nigdy nie było, więc tym bardziej ja też nawet w swoich treściach stawiam nacisk na to, żeby jednak też czasami się odciąć właśnie od tych wszystkich informacji. Ja już na przykład w ogóle nie korzystam z telewizora, bo po prostu wolę sama sobie kontrolować te informacje gdzieś, żeby mieć ten umysł spokojny. I akurat też nawiążę do tego, co mówiłaś, żeby sobie zrobić przerwę. Ja też miałam właśnie taki okres, nawet całkiem niedawno, bo po prostu miałam dużo rzeczy w życiu prywatnym, które gdzieś w jakiś sposób wpływały na moją psychikę i nie czułam się jakoś super i zajmowały moją głowę. I ja po prostu przestałam w ogóle robić jakiekolwiek transakcje. Ja byłam wciąż obserwatorem, patrzyłam, jak właśnie szczególnie były jakieś wydarzenia. Wysyłali mi ludzie na priv swoje jakieś trady, gdzie tam właśnie było plus 1000% akurat zrobili na jakimś wydarzeniu na krypto. I miałam taki wewnętrzny dysonans, bo z jednej strony myślałam sobie, że jest strasznie mi przykro, że akurat właśnie przegapiłam, że jednak zrezygnowałam na jakiś czas, że robię tą przerwę. Ale to jest też ten błąd, o którym my mówiłyśmy na konferencji, jak miałyśmy nasze wystąpienie. To jest błąd historyka. Ja też patrzyłam od razu na te wykresy po prostu z taką pełną wiedzą, co tam się wydarzyło. A jednak będąc już tak w czasie rzeczywistym, my tego nie widzimy. My mamy o wiele mniej informacji i prawdopodobnie ja bym i tak pewnie zrobiła tą transakcję zupełnie inaczej niż już następnego dnia na spokojnie sobie siedząc, jak to analizowałam. Tak, więc tak. Tak, to się wydarzyło. Więc tak. Tak, w ogóle moim zdaniem ta przerwa jest w ogóle bardzo ważna, też to, o czym wspomniałaś, że na przykład taka odcinka od newsów jest bardzo ważna. Tak, ja w ogóle uważam, że ja to też praktykuję na co dzień, że większość mediów nie jest nam potrzebna i tutaj ja też byłam dziennikarką kiedyś, więc po prostu wybaczcie wszyscy, że te media tworzycie, ale
Ja na przykład zauważyłam, że traktowanie bardzo wybiórczo tych wiadomości, które do nas docierają, naprawdę dobrze działa. Czyli ja pomijając fakt, że nie mam telewizora, w zasadzie no, telewizji nie oglądam od lat, bo tam telewizor to mam do konsoli bardziej, to też na przykład nie wchodzę na popularne portale z newsami, bo przez to, że na przykład działam głównie na rynku finansowym, to jeżeli wydarzy się coś naprawdę ważnego, typu wojna, pandemia, było trochę takich rzeczy ostatnio, to na pewno portale finansowe będą o tym pisać. Więc ja wychodzę z założenia, że te portale finansowe, media finansowe są dla mnie takim trochę odsiewem tego, co jest ważne. Czyli ja nie muszę czytać o tym, kto co ubrał albo co powiedział jakiś polityk. Okazuje się, że ja mogę żyć w błogiej nieświadomości dotyczącej tego, co powiedziało większość polityków i się tym nie stresować. Co wpływa pozytywnie na to, jak sobie po prostu też radzę finansowo i pod wieloma względami, już nie mówiąc właśnie o tradeach włącznie, czyli no po prostu taka odcinka naprawdę, naprawdę dobrze działa. Tak, masz też od razu spokojniejszy umysł. No, nie jesteś tak przebodźcowana. No, to zdecydowanie tak. Zgadzam się. Zamknęłyśmy się w godzinie z wszystkimi typami. Tak. Tak, no. Ale obiecywałyśmy sobie, że to potrwa no, maksymalnie 40 minut. A to ja wiedziałam, że tak nie będzie. To nie, lubimy gadać. A ja w ogóle mogłabym rozmawiać o tym bardzo długo. Ale podsumuję tylko tipy wszystkie, które mówiłyśmy, czyli właśnie to holistyczne podejście do całego organizmu, też to stawianie takie właśnie zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego na pierwszym miejscu. Myślę, że to jest istotne i to nie tylko w tradingu, więc to tak już na marginesie, ale w tym, no, w tradingu też, żeby właśnie po prostu być w pełni sił i się zmierzyć z tymi naszymi przeciwnikami po innej stronie komputera, to jest bardzo ważne. Zadawanie się też właśnie z traderami czy traderkami, które są właśnie już troszkę dłużej na rynku, to też jest taki ważny tip, który bardzo tutaj nam pomaga, przyspiesza właściwie nawet ten rozwój. Zarządzanie ryzykiem, ale to tutaj to i w inwestycjach, i w tradingu, i w ogóle w życiu to jest istotne. Tak, dywersyfikowanie też, bo tak naprawdę też już kiedyś o tym rozmawiałyśmy, tylko bardziej prywatnie, że też uzależnienie tylko od jednego etatu, jednego źródła dochodu to też jest ryzyko, bo tak naprawdę no, możemy być w każdej chwili gdzieś pozbawieni tego i po prostu dlatego lepiej gdzieś mieć jakieś zabezpieczenie, tak. Kolejna kwestia to była właśnie to pozwalanie sobie na błędy, czyli żeby być takim bardziej wyrozumiałym do siebie, nie oceniać się od razu, szczególnie ja w ogóle nie znoszę, jak ktoś mówi do siebie, jestem głupkiem i tak dalej, bo to jest, zresztą na psychologii to bardzo dużo o tym rozmawiamy, że po prostu to nic nie wnosi i nawet jeśli się czujemy źle z czymś, to lepiej powiedzieć sobie, że coś głupio zrobiliśmy akurat, a nie, że my jesteśmy po prostu, bo to od razu jakby też narzucamy sobie jakieś myślenie o sobie i to też do niczego dobrego nas nie prowadzi. Więc właśnie ta wyrozumiałość, cierpliwość na tych rynkach, edukacja, 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 to też jest podstawa. I to w ogóle wszędzie, w każdej branży praktycznie, tak myślę, warto cały czas się rozwijać, być na bieżąco, no bo żeby się nie okazało nagle, że sztuczna inteligencja gdzieś nas wygryzie, chociaż akurat ja jestem bardziej zwolenniczką tego, że jeszcze daleka droga, bo ostatnio nawet w rodzinie mnie pytali, czy kiedy nas zastąpią roboty, a ja myślę, że właśnie to będzie raczej tak, że po prostu konkurencja będzie u tych osób, które korzystają z tych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją po prostu. Tak. Jedne zawody tak. Są, inne powstaną i warto tak. Się... Tak, tak, tak. Dlatego no warto tak naprawdę być na bieżąco, niezależnie nawet od tego, czy my chcemy, bo ja jestem też zdania, że nawet jeśli nie chcemy zostać traderami czy traderkami, czy nawet stwierdzimy, że inwestowanie nie jest dla nas, to mimo wszystko i tak warto być na bieżąco z tymi wydarzeniami finansowymi, bo tak czy siak, no to decyduje o stanie naszego portfela po prostu, niezależnie od tego, czy my się tym interesujemy, czy nie, więc już lepiej się gdzieś tam chociaż troszeczkę interesować i ja nawet, a ja kiedyś to w ogóle jakby nie miałam żadnego pojęcia o tym, więc naprawdę, zresztą jestem humanistką, także uważam, że to jest taki temat, gdzie każdy może po prostu się tym interesować i ogarniać na spokojnie to, nawet bez, nie trzeba, tak jak mówiłaś, od razu 1000% robić, nie? To wejdzie też, no. No właśnie. No i kolejna kwestia, to co rozmawiałyśmy jeszcze na początku, to właśnie ta rutyna, prowadzenie dziennika, to też jest bardzo, bardzo fajne, przydatne. I poznanie narzędzi, zanim od razu wlecimy z grubym hajsem, czyli korzystanie z konta demo na samym początku, żeby chociaż te technikalia sobie obczaić, tylko właśnie to jest ważne, żeby pamiętać, że to jest konto demo, czyli jak już wejdziemy na rzeczywisty rynek, to już
to, czego się nauczyłyśmy, jeśli nam się nawet wydaje, że jest super i ogarniamy, to emocje to zweryfikują. Tak, więc. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że w ogóle, jeżeli nas oglądacie tutaj, to że te tipy wam mniej więcej rozjaśniły to w ogóle, czym trading jest i że z jednej strony ludzie znowu mają jakieś te. Z jednej strony jest to coś, co bywa skomplikowane, jeżeli się chcemy tym zajmować faktycznie zawodowo, jeżeli to ma być nasze główne źródło przychodu, wtedy my to musimy traktować poważnie i wiedzieć, jakie ryzyka się z tym wiążą i też jakie zobowiązania takie nas wobec siebie samych się z tym wiążą, ale z drugiej strony jest to też takie pole do manewru, które daje nam dużo możliwości, na przykład dodatkowych przychodów, czy też nawet takich symbolicznych przychodów, ale dowiedzenia się też wiele o sobie i lepszego poznania tego, jak funkcjonują rynki. Czyli my sobie możemy ten nasz styl dopasować do tego, co my robimy w naszym życiu, jakie mamy potrzeby, jakie mamy zasoby czasowe. To wszystko jest możliwe. I w związku z tym mamy też dla Was zaproszenie. Bardzo fajne. Tak. Tak, tu właśnie padło też pytanie, czy mamy do polecenia jakieś portale finansowe i właśnie od razu nawiążę do tego zaproszenia, bo przygotowujemy dla Was darmowe wyzwanie tradingowe. Ja już mówiłam o tym też na swoich social mediach dużo, więc pewnie część z Was o tym wie. I zapisy ruszą właściwie za chwilę, jak tylko skończymy live'a, to wrzucimy link, bo już jest tam landing page gotowy, więc będzie można się zapisywać. Wszystko jest w zupełności za darmo i będą i aplikacje, ja wszystko pokażę w tym wyzwaniu. Chciałam zrobić po prostu coś takiego bardzo właśnie holistycznego, tak jak już mówiłam wcześniej, żeby każdy, kto wyjdzie po tym wyzwaniu, po prostu miał podstawy do tego, żeby iść dalej, żeby właśnie wiedzieć, jacy brokerzy mi odpowiadają, bo to też jest tutaj, miałam takie pytanie u siebie na story wczoraj, czy można właśnie tradować na małych kwotach i można oczywiście, tylko właśnie kwestia brokera po prostu i prowizji i tak dalej, więc to wszystko będzie w wyzwaniu, tak samo będzie też w wyzwaniu właśnie z jakich korzystamy portali, ja na pewno tam wymienię bardzo dużo różnych portali, z których korzystam i aplikacji, czy kanałów na YouTubie, czy newsletterów, bo tego jest bardzo dużo, więc to wszystko będzie. Można tradeować, że są w ogóle też różne możliwości w kontekście instrumentów finansowych, które są dostępne, które są możliwe i że to też samo w sobie może wpływać na to, jaki styl w ogóle wybierzemy. Tak, dokładnie. I też będzie oczywiście dużo o psychologii, bo dzisiaj tylko tak zaczęłeś tu troszkę ten temat, a to jest naprawdę głęboki, głęboki temat, jeszcze mój ukochany, więc na pewno będzie, odpowiem jeszcze szybko, że tak, live będzie zapisany. I tak, będzie naprawdę bardzo dużo fajnych tematów. Wyzwanie potrwa 4 dni i 5 dzień to będzie takie zwieńczenie tego wyzwania. Odbędą się warsztaty tradingowe prowadzone właśnie przez dziewczyny traderki i też przez naszego hosta Exante, więc będzie naprawdę ciekawie. Też wszystko jest tam, będzie w linku, który Wam wrzucimy. Tylko tutaj chciałam też zaznaczyć, że zależy nam na zaproszeniu dziewczyn, które chcą faktycznie tradować, żeby po prostu to już były osoby, które po prostu czują, że to jest coś dla nich. Nie tak tylko po to, żeby sobie z nudów pójść zobaczyć, bo do tego mamy też inne wydarzenia, takie bardziej właśnie przystępne, bardziej takie już zahaczające o większe podstawy, a tam już będziemy pokazywać i live trading, i omawiać różne strategie, już takie bardziej zaawansowane, więc po prostu zależy mi na tym, żeby dziewczyny, które przyjdą, żeby mniej więcej już to rozumiały i też po to jest to moje wyzwanie. Ja mocno liczę na to, że też te wszystkie treści, które będą na warsztatach, to one będą zrozumiałe i zresztą to wyzwanie to robimy wspólnie z Doris, tam będzie naprawdę dużo fajnych rzeczy, więc serdecznie zapraszam. Tak, myślę, że ja jestem przekonana, że wyzwanie się Wam spodoba. Zresztą o tym, jak aktywnie inwestować, o to wszystko już pytacie w Girls Money Club od dłuższego czasu, więc też stwierdziłyśmy, że najwyższy czas, żeby trochę przeskoczyć o ten poziom wyżej, żeby jeżeli już mamy, że faktycznie, jeżeli już mamy poduszkę finansową i ten długoterminowy portfel i chcemy czegoś więcej, to żeby zobaczyć, czy ten trading jest w ogóle dla nas, czy spekulacja jest dla nas,
Bo dopóki tak naprawdę każda z nas nie spróbuje, to nie wie do końca, czy się w tym odnajdzie, czy nie. Czyli najlepiej działać na żywym organizmie. Bardzo gorąco, ja również oczywiście zapraszam Was na to wyzwanie. Ono jest darmowe, ono jest dla wszystkich, ono jest od zera, więc faktycznie warto się zapisać, chociażby po to, żeby po prostu te materiały dostać na swojego maila, móc je sobie obejrzeć. One będą dostępne do końca kwietnia i będzie można w swoim tempie obejrzeć je, kiedy sobie życzycie. To wyzwanie jest po to, żeby po prostu zrobić Wam takie solidne podstawy dotyczące psychologii, podstawowych zasad tradingu, narzędzi podstawowych, żeby pokazać te różne możliwości. Natomiast faktycznie spotkanie w Warszawie będzie spotkaniem, które już jest ograniczone pod kątem miejsc, i tam będziemy już dawać jeszcze więcej tak zwanego mięsa, czyli po prostu będziemy pokazywać już te konkrety dla osób, które faktycznie chcą jakieś transakcje robić. Więc gorąco, gorąco Was zachęcam. Niedługo zaczynamy zapisy, więc będą pewnie i na moich relacjach, i pewnie na Ewy relacjach, i na relacjach Girls Money Club. Więc, no więc cóż, no zapraszam. To już w przyszłym tygodniu. Tak, i padło jeszcze pytanie, czy te warsztaty się kiedyś powtórzą i jeśli oczywiście będzie zainteresowanie, to jak najbardziej, bo my uwielbiamy takie inicjatywy robić, organizować, więc zdecydowanie jak będziecie zainteresowane, to będzie tego naprawdę dużo. Zresztą my planujemy całe teraz jeszcze tournée po Polsce, to już tak powiem na marginesie, więc będziemy się widzieć na żywo na pewno jeszcze. Tak. I jeszcze jest jedno pytanie, czy osoba początkująca coś zrozumie? Jeśli chodzi o wyzwanie, to ja tam po prostu poruszam podstawy dla osób, które nawet kompletnie nie mają pojęcia o tradingu, nawet nie wiedzą, czym jest ten trading, więc to naprawdę jest dla osób, które są kompletnie zielone w temacie. Ja wręcz nawet nie będę zachęcać tutaj zaawansowanych traderów, chociaż oczywiście mogą sobie odświeżyć wiedzę i jak najbardziej sobie tutaj przejść przez moje i nasze właściwie, nasze jakieś materiały, ale zdecydowanie tutaj to jest skierowane właśnie do osób początkujących, no natomiast warsztaty to już będą bardziej zaawansowane dla dziewczyn, które już troszeczkę ogarniają, które albo mają konto na platformie tradingowej i robią jakieś transakcje, albo faktycznie chcą się temu poświęcić w ramach day tradingu, więc to już tutaj zapraszamy takie dziewczyny, które są bardziej zdecydowane, ale na wyzwanie to zdecydowanie dla wszystkich. Zresztą to wyzwanie się nazywa Trading for All, czyli naprawdę dla wszystkich. Kompletnie nie wykluczamy nikogo, chłopaków też zapraszamy i jesteśmy zupełnie otwarte. Mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób po prostu zrozumiało ten temat, że to nie jest aż takie trudne, że to nie jest coś, jakaś czarna magia nie do ogarnięcia, bo ja naprawdę, ja jestem na przykład z matmy totalnie lewa, nic nie powiem, nawet procenty sobie liczę na kalkulatorze, więc no naprawdę to jest temat, który jesteśmy w stanie ogarnąć, tylko właśnie chodzi o dopasowanie tej strategii, tego stylu tradingowego do siebie, żeby się w tym odnaleźć. Ale to już reszta będzie na wyzwaniu, startujemy już we wtorek. Startujemy 18 kwietnia i tak jak Ewa powiedziała, warto przyjść chociażby po to, żeby zobaczyć po prostu, czy to jest coś dla nas, bo my tak naprawdę nie zrozumiemy tradingu, jeżeli po prostu sobie takich podstaw nie przyswoimy. Więc po to wyzwanie jest, żeby po prostu każdy czy każda z nas, żebyśmy mogli sobie usiąść, po prostu przerobić te materiały i się zastanowić, czy ta droga jest dla mnie, czy ona nie jest dla mnie. Więc gorąco, gorąco Was zachęcam, będzie się działo. No a dzisiaj co? A dzisiaj już i tak gadałyśmy 2 razy dłużej niż sądziłyśmy, że będziemy gadać. To jest naprawdę ciekawy temat i chociażby dlatego Was zachęcam do tego wyzwania, że zobaczcie, ile jest tutaj takich fajnych kwestii, nawet dla początkujących do poruszenia. Ewa, bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś dzisiaj ze mną i że sobie pogadałyśmy o tradingu. Jako dwie kobiety, które mają nieco inne podejście i które właśnie mają jakieś swoje doświadczenia na ten temat. No, a więcej, no, a po więcej zapraszamy na wyzwanie. No i zapraszamy oczywiście do Girls Money Club, bo takich tematów o inwestowaniu aktywnym na pewno się będzie pojawiać też więcej. No, więc życzę Tak. wieczorku Wam wszystkim. Tak. Ja też dziękuję, że byliście z nami. Cały czas fajna frekwencja. Jak na pierwszy live, to naprawdę bardzo swobodnie się czułam i bardzo mi się podobało, więc będziemy pewnie organizować trochę więcej takich spotkań. No pewnie, no pewnie. Jakby to jest pewien początek. No. Dokładnie. No to pa w takim razie i niedługo wrzucimy link do zapisów. Tak, jeszcze dzisiaj. Na pewno będzie.